Nim rekordzista kraju 232,5 metra Vikersund w 2012 roku, w serii próbnej 210,5 metra, gdy wiatr wiał z prędkością około metra na sekundę. Piotrek Żyła, pierwszy z biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie. Niespokojnie było w ostatniej fazie tego lotu, chyba jakieś podmuchy wiatru spowodowały, że ta ostatnia faza nie była najlepsza w wykonaniu Piotka, no i na pewno lot trochę skrócony przez to. 206,5 metra, mimo wszystko udało się wyciągnąć Piotkowi, ale noty sędziowskie niewysokie, 17, 17,5 punktu zaledwie, bo tutaj widzimy rzeczywiście trochę problemów miał podczas podejścia do lądowania. Reprezentant Polski 206,5 metra, Polska na miejscu drugim, ale w serii próbnej 197 metrów, wczoraj miejsce ósme, dwa dobre skoki naszego zawodnika, którego rekord życiowy to przypomnijmy 211,5 metra, Maciej Kot. Dosyć spokojnie i dość daleko. O, dobry ten lot w wykonaniu Maćka, brawo. Piotrek Żyła miał problemy podczas ostatniej fazy lotu, zdecydowanie skrócił ten skok, miał niezbyt wysokie oceny, odległość Maćka 204,5 metra, dużo wyższe noty, a prędkość wiatru pod narty 0,5 metra na sekundę. Cztery oceny po 18 punktów, jedna 18,5 za ten lot Maćka Kota. Ale z Czechami pewnie będziemy przegrywać. Tak jest. Tracimy 12 punktów do zespołu czeskiego. No i za chwilę Krzysztof Miętus, proszę Państwa. Rekord życiowy z Vikersund z ubiegłego sezonu 210 metrów. We wczorajszym konkursie indywidualnym 36. Niezbyt udana była jego seria próbna. Trzymajmy kciuki. Może teraz będzie dużo lepiej. Krzysztof Miętus. No jest lepiej. Jest nieco chyba ponad 190 metrów. Oczywiście przewaga, jaką wypracowali wcześniej Piotr Żyła i Maciej Kot, powinna wystarczyć do tego, abyśmy byli przed reprezentacją Japonii. No ale z Czechami będziemy przegrywać. Ale to był dobry skok Krzysztofa Miętus. ...192 metry, no i Polska na drugim miejscu, czwarty w naszej ekipie, Kamil Stoch, wczoraj 11 miejsce w konkursie indywidualnym, 232,5 metra, rekord z ubiegłego sezonu z Vikersund, wyrównany rekord Polski Piotra Żyły, w serii próbnej dobry lot, 218,5 metra, przy wietrze około metr na sekundę z 20 belki startowej. Teraz 19 belka dla zawodników ostatniej grupy. No i popatrzmy, jak to jest z wiatrem. Trochę kręci. Choć prędkość nie przekracza 2 metrów na sekundę, w tym momencie zaczęła w pewnym miejscu skoczni. No ale jest zielone światełko. Kamil Stoch! No, wyciągnął do 200 metrów ten lot. No ale niezadowolony z tego skoku Kamil Stoch. Te uśrednione odczyty pomiaru wiatru pokazują, że miał 0,4 metra na sekundę pod narty. Odjęte 5,2 punktu, odległość 202 metry. Noty sędziowskie 4 po 18,5, 1 18 punktów. No więc z Czechami będziemy przegrywać. Tak, jesteśmy na drugim. Zbliżyli się do nas Japończycy. Dosyć daleko drużyna niemiecka, na siódmej dopiero pozycji. W drugiej rundzie nie będzie zespołu amerykańskiego. No a Słoweńcy
znakomitych nastrojach, zapewne zarówno skoczkowie, jak i kibice na trybunach, bo ich prowadzenie jest bardzo podium. Okazał się polskim skoczkiem, który 125 raz stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Piotr Żyła. O, brawo, brawo. Jest także około 215-metrowa odległość. Zdecydowanie dalszy, dłuższy lot niż ten z pierwszej kolejki, chociaż ten z pierwszej też był, jeśli chodzi o odległość, najlepszym z reprezentantów Polski. 214,5 metra Piotra Żyły. Piotr nieznaczny, zaledwie 3 punkty będzie miał odjęte od noty, na którą złożą się również oceny sędziowskie. 3 po 18,5, 2 osiemnastki, 1 17,5 punktu. Jesteśmy ciągle za Czechami. No i Maciej Kot. Pierwszy skok, 204,5 metra, dobrze oceniony przez sędziów. Przydałoby się parę metrów dalej, tym razem w wykonaniu Maćka. Spokojny lot, nic złego się nie dzieje. Podczas tego pierwszego skoku były problemy. Teraz właściwie ich nie zauważyłem. Dobry, spokojny i daleki dość lot w wykonaniu Macieja Kota. Można powiedzieć, że dwa podobne, jeśli chodzi o odległość, rezultaty. 3 metry dalej ląduje w drugiej serii Maciej Kot. Poprawił się Piotr Żyła, przypomnę, w pierwszej rundzie 206,5, w drugiej 214,5. Maciek Kot z 204,5 na 207,5, a więc obaj biało-czerwoni uzyskują w rundzie finałowej lepsze odległości. Dość dobre noty sędziowskie, wyższe niż za pierwszy skok, tym razem 4 po 18,5, 1 osiemnastka. Odjęte 5,3 punktu za wiatr. 192 metry, wynik Polaka z pierwszej serii, zupełnie dobry jego występ. Trzeba, żeby teraz nie było gorzej, a może uda się skoczyć nieco dalej. Krzysztof Miętus. O, jest bardzo podobny, sądzę, rezultat, także nieco powyżej 190 metrów. Poprawiali się, przypominam, Piotr Żyła w drugiej serii 214,5 metra, Maciej Kot w drugiej serii 207,5. Poprawia się także Krzysztof Miętus, były 192 metry, teraz 193,5 metra. No więc brawo, wszyscy biało-czerwoni w drugiej rundzie lądują dalej niż w serii pierwszej. W dodatku miał bardzo słaby wiatr pod narty, niecałe 0,2 metra na sekundę Krzysztof Miętus. Niezłe noty sędziowskie, 1,18,5, 1,18, 3 po 17,5 punktu, a więc wyżej oceniony ten drugi skok od pierwszego. No i jesteśmy przed Czechami. Brawo! Mamy, proszę Państwa, nad Czechami. Przypominam sytuację, Czesi przed Niemcami, Japończykami. No i Kamil Stoch ponownie. W serii próbnej miał tutaj 218,5 metra. W pierwszej serii konkursowej 202 metry. Przydałoby się nieco dalej tym razem, abyśmy mogli zakończyć konkurs na trzecim miejscu. Spokojny lot. Będzie daleko, jest daleko, bardzo daleko. Brawo, Kamil! Przepiękny lot mistrza świata. O, brawo! Mocniejszy miał wiatr pod narty, prawie 0,6 metra na sekundę, ale fenomenalnie to wykorzystał Kamil. 221,5 metra. Jakże wysokie noty, 4 po 19,5 punktu, 1 dziewiętnastka. No więc będzie podium, proszę Państwa. Będzie podium, tak mi się wydaje, dla reprezentacji Polski. Dobry występ biało-czerwonych. Łączna nota 1543,2 punktu. Ponad 30 punktów więcej od Czechów zgromadzili nasi skoczkowie. Pogodowe nie są najlepsze, no ale miejmy nadzieję, że
nie sprawdzą się, że podobnie jak dzisiejsze zawody, można będzie je sprawnie przeprowadzić, będą w miarę sprawiedliwe i będą stały na dobrym poziomie. Końcowe wyniki dzisiejszego konkursu. Dobra postawa Polaków, czwarte miejsce z niewielką stratą do wyprzedzających nas Austriaków, to dobry wynik. Obiecujące, myślę, skoki Polaków w kontekście jutrzejszej rywalizacji indywidualnej.